Cześć! Dzisiaj jesteśmy w zupełnie nowym miejscu. Miejscu, które właściwie z perspektywy muzealnictwa jest niezwykle świeże, bo na mapie polskich muzeów jest raptem od roku. Mowa o Muzeum Techniki Militarnej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Zbrosławicach. Jeżeli tu nie byliście, no to musicie to miejsce odwiedzić. A tymczasem bohaterem dzisiejszego odcinka będzie przeciwlotniczy, samobieżny, 30-mm zestaw PLDVK Jesterka. Serdecznie zapraszam. Geneza działa M53-59 Jesterka należy zacząć od opowieści o historii armaty, a jest ona niezwykle ciekawa. Pod koniec wojny Niemcy zlecili zbrojowce z Brna zadanie opracowania armaty automatycznej kalibru 30 mm, która miała zostać osadzona na pokładach nowych niemieckich okrętów podwodnych klasy 21. Ostatecznie ze względu na liczne problemy tak się nie stało i powstał wariant lądowy tej armaty, który w ilości 222 egzemplarzy wszedł na wyposażenie armii niemieckiej. Sama konstrukcja była na tyle ciekawa, że po zakończeniu wojny dokumentację przejęli Sowieci i wywieźli ją na wschód. Ale przezorni Czesi mieli kopię. Ze względu na bardzo dobre osiągi balistyczne armaty, czechosłowacka armia była zainteresowana kontynuacją prac. Jednak zdecydowano, że potrzebują nie jednolufowej armaty, a dwulufowego zestawu. W tą stronę poszły prace. Ich efektem było opracowanie w 1953 roku i wprowadzenie do służby w armii czechosłowackiej podwójnie sprzężonej armaty automatycznej PLDVK wzór 53, która została osadzona na dwuosiowej lawecie. Automatyka armaty była oparta na mechanizmie odprowadzania gazów prochowych. Stosowano do niej amunicję 30 x 211. Szybkostrzelność teoretyczna tego zestawu wynosiła 400 strzałów na minutę, a jego masa wraz z lawetą 1750 kg. Tuż po wprowadzeniu go do służby, armia czechosłowacka uznała, że zestaw holowany nie do końca spełnia wszystkie jej potrzeby. Dlatego rozpoczęto pracę nad zestawem samobieżnym. Pracę nad zestawem rozpoczęto w 1954 roku. Zdecydowano się osadzić go na ciężarówce, która miała się stać podstawową 3,5-tonową ciężarówką armii czechosłowackiej. Mowa tutaj o pojeździe Praga V3S, która takim pojazdem ostatecznie się stała i została wyprodukowana w ilości 130 tysięcy egzemplarzy. To jej podwozie miało stać się podwoziem dla zestawu przeciwlotniczego, a w związku z tym, że wykazywało się to podwozie i ta ciężarówka bardzo dobrą dzielnością terenową, to nieźle wróżyło na przyszłość całego zestawu. Tak skonfigurowany pojazd pomyślnie przeszedł próby i w 1959 roku został przyjęty na uzbrojenie Armii Czechosłowackiej pod oznaczeniem PLDVK 53-59 i nazwą własną Jasterka, czyli Jaszczurka. Samonośny kadłub Jesterki wykonany jest ze spawanych walcowanych płyt pancernych. Z przodu znajduje się przedział napędowy, w środku przedział kierowania, z tyłu przedział bojowy. Kadłub osadzony jest na podwoziu, które ma konstrukcję ramową. Przód Jesterki to płyty pancerne o grubości 10 mm. Zwróćcie uwagę na to, że są one potulone pod kątem, co ma zwiększyć szansę na rykoszetowanie pocisków. No i generalnie te kształty, te skosy nadają naprawdę bardzo taki charakterystyczny, drapieżny kształt temu pojazdowi. Względem swojego pierwowzoru, samochodu Praga V3S, silnik jest wysunięty do przodu, a kabina znajduje się troszeczkę z tyłu, przez co mamy do czynienia z tym właśnie takim charakterystycznym wydłużonym nosem. Patrząc na przód kadłuba, dolna przednia płyta, duży prostokątny otwór, to dzięki niemu dostaje się powietrze do wnętrza komory silnika. Sam silnik, jak już mówiłem, znajduje się z przodu, prowadzą do niego dwuczęściowe, odchylane na zewnątrz drzwi. Silnikiem była ta sama jednostka co w Pradze V3S, czyli Tatra 912. Sześciocylindrowy, chłodzony powietrzem diesel o mocy 110 koni mechanicznych. Silnik współpracował z mechaniczną, czterobiegową skrzynią biegów, a Jaszczurka na drodze rozwijała prędkość do 60 km na godzinę, w terenie do 20 km na godzinę. Zasięg na drodze wynosił 500 km. W kabinie kierowania miejsce jest dla dwóch członków załogi. Po lewej stronie znajduje się kierowca, po prawej stronie pojazdu znajduje się dowódca.
Obaj obserwują teren przy pomocy dwóch stosunkowo niewielkich okien. Te okna w sytuacji bojowej są oczywiście zasłonięte specjalnymi przesłonami pancernymi, które w tym momencie są podniesione. Pojazd znajduje się w położeniu marszowym. Dodatkowo dowódca ma do dyspozycji sferyczną kopułkę wykonaną z pleksiglasu, dzięki któremu ta jego świadomość sytuacyjna zdecydowanie się zwiększa, czy to w zakresie obserwacji terenu wokół pojazdu, czy to w kontekście wykrywania celów powietrznych. W centralnej części kadłuba, tuż obok stanowiska kierowcy, znajduje się gniazdo radiostacji KF-11. Bok kadłuba to płyty pancerne o grubości 6 mm. Zwróćcie uwagę, ta nadbudówka pancerna ma znowu te charakterystyczne załamania mające relatywnie jakby zwiększyć odporność tej części pojazdu na ostrzał przeciwnika. Do stanowiska kierowcy, analogicznie zresztą jak do stanowiska dowódcy, prowadzą pojedyncze drzwi, które jak widzicie są one jednoskrzydłowe, ale dwudzielne. Dzięki temu można po zciągnięciu górnej części stworzyć okno ułatwiające obserwację terenu, czy to kierowcy w tym wypadku, czy dowódcy. W momencie podniesienia tej górnej części drzwi teren można było obserwować tylko poprzez niewielką szczelinę obserwacyjną. Dalej na boku zapasowe kanistry na paliwo, dwie sztuki po 20 litrów. Ciągnie się dalej pancerna nadbudówka i o ile z przodu tutaj po tej stronie miejsce zajmuje kierowca, to bezpośrednio z tyłu znajdowała się przestrzeń, gdzie mogło usiąść dwóch ładowniczych. Pokażemy Wam to, jak wejdziemy do środka. Dalej odkryta skrzynia ładunkowa, na której znajduje się uzbrojenie główne zestawu, ale o nim powiemy sobie później. I na końcu kadłuba element, który występuje tylko tutaj, przełącznik wyciągarki, o której też zaraz Wam opowiemy, oraz skrzynie, które służyły do przewożenia zapasu amunicji. No to, moi drodzy, podwozie. Działo samobieżne Jesterka wykorzystuje właściwie niezmienione podwozie samochodu ciężarowego Praga V3S. To podwozie jest trzyosiowe z napędem na wszystkie koła. Przednia oś zawieszona na półeliptycznych resorach piórowych, dodatkowo amortyzowanych przez amortyzator hydrauliczny. Tylne osie dwie zawieszone wspólnie na odwróconych półeliptycznych resorach piórowych. Przednia oś skrętna wyposażona w pojedyncze koła, dwie tylne osie są wyposażone w koła bliźniacze. Te koła na stalowych felgach mają ogumienie o rozmiarze 8,25x20. Jeżeli chodzi o dzielność terenową tego pojazdu, no to musicie zwrócić uwagę na to, że o ile Praga, bezpośredni przodek, wykazywał się naprawdę bardzo dobrymi właściwościami terenowymi, o tyle sama Jesterka cięższa o ponad 3,5 tony od pierwowzoru swojego, no takimi dobrymi właściwościami terenowymi już wykazać się nie mogła, zwłaszcza, że zasadniczo w pokonywaniu trudnego terenu zastosowane koła bliźniacze na pewno nie pomagały. I tył pojazdu to miejsce, w którym warto opowiedzieć o elemencie, który decyduje o niezwykłości Jesterki. Bo nie jest to klasyczny zestaw przeciwlotniczy, tak jak postrzegamy go, nie wiem, w wypadku na przykład Szyłki czy ZSU 57-2. Bo obserwując sam pojazd, wydaje nam się, że jego podstawowym zadaniem było prowadzenie ognia jako zestaw, jako całość. No nic bardziej mylnego. Czesi wychodzili z zupełnie innego założenia. I to założenie tutaj z tyłu będzie Wam można przedstawić. Zwróćcie uwagę na to, że samo działo znajdujące się na pace ładunkowej jest elementem ruchomym. Z tyłu pojazdu znajdowała się wyciągarka o udźwigu 3 ton. Dzięki tej wyciągarce i znajdującym się tutaj zaczepionym na tych zaczepach specjalnym metalowym szynom można było działo ściągnąć z paki ładunkowej i ustawić je na stanowisku ogniowym bezpośrednio na lądzie. Właściwie w założeniu całego tego zestawu sama Praga ma stanowić środek transportu działa na stanowisko ogniowe, a zasadnicze prowadzenie ognia do celów przeciwlotniczych ma być realizowane ze stanowiska stałego.
Stąd, moi drodzy, problem związany z celnością prowadzenia ognia przez jesterkę właśnie na podwoziu kołowym, bo z racji tego, że pojazd nie posiadał dodatkowej stabilizacji w postaci na przykład łap utrzymujących pojazd w jednym miejscu, w momencie oddawania strzałów nie do wyeliminowania były delikatne ruchy opon determinujące kołysanie pojazdu po kolejnych wystrzałach, co wpływało zdecydowanie na jego celność. Po ściągnięciu działa z pojazdu jego pozycję poziomowano przy pomocy czterech łap znajdujących się na rogach podstawy. Proces ten wspomagany był przez cztery niewielkie poziomice znajdujące się również w rogach podstawy działa. Dodatkowo dowódca, wychodząc z wozu, zabierał z sobą radiotelefon umożliwiający komunikację między nim a ładowniczym celowniczym znajdującym się na swoim stanowisku. Ten radiotelefon podłączany był do tego gniazda i dzięki kablowi o długości 10-15 metrów dowódca na taką odległość od pojazdu mógł się oddalić. W sytuacji, gdy była taka potrzeba i możliwość, można było również podłączyć całe działo do zasilania zewnętrznego. W ten sposób można było uniezależnić działo od funkcjonowania integralnej baterii akumulatorów. Tyle teoria. A w praktyce jesterki używano zupełnie inaczej niż wymyślili to sobie czechosłowaccy konstruktorzy. Bo nie dość, że bardzo rzadko używano ją właśnie w formule stacjonarnej poza samym podwoziem, bojowo w ten sposób właściwie nie używano jej w ogóle, a bardzo rzadko używano ją jako zestawu przeciwlotniczego, zdecydowanie częściej pełniła ona rolę broni bezpośredniego wsparcia, ale o tym opowiem Wam więcej, kiedy będziemy mówili o zastosowaniu bojowym. Dodatkowo jesterka mogła pełnić funkcję ciągnika, stąd znajdujący się centralnie hak holowniczy oraz miejsca, gdzie można było podłączyć hydraulikę przyczepy oraz jej elektrykę. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zająć się uzbrojeniem głównym. Zapraszam na górę. Głównym uzbrojeniem jesterki jest podwójnie sprzężona armata kalibru 30 mm, wzór 53-59. Jest ona osadzona na kołysce i cały mechanizm armaty, zarówno w kontekście kątów podniesienia działa, jak i obrotu całego stanowiska, jest realizowany przy pomocy prądu elektrycznego. Można to zrobić albo za pośrednictwem integralnej baterii akumulatorów, które, jak poinformowali mnie pracownicy tutejszego muzeum, wystarcza raptem na 15 minut pracy tego zestawu. Istnieje możliwość, o czym Wam mówiłem, podpięcia całego działa do zasilania zewnętrznego, ale jakby docelowym sposobem pracy tego zestawu jest pozyskiwanie prądu za pośrednictwem pracującego silnika całego pojazdu. No to gdzie znajduje się silnik elektryczny napędzający tą wieżyczkę? To musimy, moi drodzy, otworzyć stanowisko celowniczego. Sam silnik znajduje się po prawej jego stronie, a teraz widzicie, w jaki sposób pracę mógł wykonywać celowniczy i co on tutaj miał do dyspozycji. Po pierwsze, sam jest chroniony przez półzamkniętą właściwie osłonę pancerną, której grubość wynosiła 4 mm. Obsługiwał on wieżyczkę przy użyciu tej wajchy zapewniającej obrót działa wokół własnej osi. Po drugiej stronie była wajcha, no tutaj niestety niedostępna, przy pomocy której podnoszono i opuszczano działa. Jeżeli chodzi o zakres kątów podniesienia, w kontekście prowadzenia ognia przeciwlotniczego plus 85 stopni, w wypadku prowadzenia ognia do celów naziemnych można było działo obniżyć do minus 10 stopni. Oczywiście istniała możliwość napędu wieży ręcznie w momencie, kiedy elektryka już nie była dostępna. Realizowane to było poprzez przepięcie wajchy na drugą stronę i wtedy fizycznie celowniczy mógł obracać zarówno wieżą, jak i podnosić i opuszczać samo działo. Jeżeli chodzi o przyrządy celownicze, to tutaj w tym konkretnym egzemplarzu mamy do czynienia już z późniejszym wariantem celownika, a mianowicie jest to celownik optyczny wzór 6130, który dysponował jednokrotnym powiększeniem, a kątem obserwacji na poziomie 48 stopni. Dzięki temu celownikowi można było prowadzić ogień zarówno do celów naziemnych, jak i do celów powietrznych z ograniczeniem prędkości tychże celów do 1250 km na godzinę.
Jeżeli chodzi o skuteczny ogień tego zestawu, to przy użyciu tego celownika można było razić cele na wysokości do 3000 metrów, a skuteczny ogień naziemny można było prowadzić do 2000 metrów. Przy czym instrukcje serbskie użycia tego działa w kontekście wspierania celów naziemnych sygnalizowały, by prowadzić ogień maksymalnie do 1000 metrów. Później jego skuteczność, celność nade wszystko zdecydowanie spadała. Natomiast w pierwszych wariantach konstrukcyjnych zamiast tego zintegrowanego celownika optycznego były dwa zdecydowanie prostsze rozwiązania. Po lewej stronie znajdował się prosty celownik przeziernikowy, przy pomocy którego prowadzono ogień przeciwlotniczy, a do prowadzenia celów naziemnych używana była luneta wzór 47 o trzykrotnym powiększeniu i 8 stopniach w kontekście kąta obserwacji. No to przejdźmy do przodu działa, zobaczmy jak tam ono sobie z przodu wygląda. Działo wzór 53-59 było naprawdę potężną bronią. Używało amunicji 30 razy 211. Tutaj pocisk dochodził, jego waga dochodziła do 435 gramów, a masa całego naboju do 1140 gramów. Dla porównania amunicja standardowa natowska 30 razy 173 jest raz zdecydowanie lżejsza, bo cały nabój dochodzi do maksymalnie tam 735 gramów, a pocisk waży raptem w granicach maksymalnie 170 gramów. Możliwości tej amunicji doceniały strony uczestniczące w konflikcie w byłej Jugosławii, gdzie podkreślano naprawdę jej destrukcyjny wpływ w kontekście użycia przeciwko budynkom czy sile żywej. I tak jednostka ognia całej jesterki to 800 nabojów. 400 z nich było przewożone w takich właśnie pudełkowych magazynkach. W jednym takim magazynku znajdowało się 50 nabojów. Zwróćcie uwagę na rozmiary tego magazynka. Magazynek to chyba takie, powiedzmy, jednak pewne uproszczenie. On wraz z załadowanymi pociskami, jak się mi uda go wyszarpnąć, to zobaczycie. No oczywiście mam szczęście, bo mimo tego, że są pociski, to są one pozbawione prochu. Gdyby przyszło mi dźwigać całość, która waży 85 kg, no to nie byłoby już takiego spokoju w podniesieniu tego. Więc tych magazynków nie niszczymy amunicji. Tych magazynków na pokładzie jesterki w sumie znajdowało się 8. Dwa załadowane na dziale, dwa przewożone właśnie w ten sposób na burcie pojazdu, po drugiej stronie drugi, i cztery w magazynie amunicyjnym, co zobaczycie za chwilę. Pozostałe 400 pocisków było przewożone w skrzyniach i te skrzynie były ułożone raz wzdłuż burt po jednej i po drugiej stronie. Tu macie okazję zobaczyć, jak wygląda jesterka z opuszczoną burtą, bo w momencie omawiania konstrukcji widzieliście ją podniesioną, a pozostałe skrzynki można było umieścić w magazynach amunicyjnych znajdujących się z tyłu. Z przodu działa jeszcze, jak sobie zobaczycie, mamy dwa łącza, przy pomocy których można podłączyć działo do zasilania bezpośrednio. Wtedy elektryka była dostarczana przez pracujący silnik samochodowy. Dobra, no to zobaczmy, jak wygląda kabina w środku. Zacznijmy od magazynu amunicji. Do magazynu amunicyjnego prowadzą dwuskrzydłowe, opuszczane na dół drzwi. Przy czym, jak doskonale pamiętacie, to nie tylko magazyn amunicyjny się za nimi kryje, ponieważ tam w środku znajdują się również miejsca dla dwóch ładowniczych, którzy musieli się wcisnąć po boki tegoż magazynu. Jak Wam wspominałem, w środku znajdują się cztery magazynki z amunicją do działa. No i dlaczego dwóch ładowniczych? No jest to bezpośrednio związane z faktem, który już tutaj Wam próbowałem pokazać. 85 kg w kontekście załadowania takiego magazynku, podniesienia go do góry i wpakowania na działo, no jedna osoba miałaby z tym naprawdę sporo problemów, stąd dwójka ładowniczych. A mimo wszystko ograniczało to faktyczne możliwości prowadzenia ognia przez cały zestaw, bo teoretyczna szybkostrzelność
dział wzór 53-59 to 400 strzałów na minutę, ale praktycznie była ona ograniczona ze względu właśnie na tempo uzupełniania amunicji i praktycznie dochodziła do 150 strzałów na minutę. Pod siedziskami ładowniczych znajdują się zbiorniki paliwa. Zwróćcie uwagę na elementy znajdujące się na dachu. Po prawej stronie kopułka obserwacyjna dowódcy, o której już mówiliśmy. Przy czym, popatrzcie, jest ona dwuczęściowa. Z przodu była z plexiglasu, tył już jest pancerny. Centralnie na dachu właz inspekcyjny przymocowany śrubami do niego. Dzięki niemu można, po jego odkręceniu i po otworzeniu maski, można wyciągnąć całą jednostkę napędową i ją wymienić. W tym momencie nie pozostaje nam już nic innego, jak wejść do środka i zobaczyć, jak zagra nam serce jasterki. Chodźcie, zobaczymy, jak działa silnik. Okej, moi drodzy, w rękach mam kluczyki. Właściciele muzeum pozwolili mi na debiut. W życiu jeszcze nie miałem okazji odpalić niczego bardziej groźnego niż samochód osobowy, więc jasterka będzie moim, w tym zakresie, jak już wspomniałem, debiutem. No i dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, która tutaj w środku jest taka mocno nietypowa mojej perspektywy jako użytkownika samochodu osobowego, ręczny gaz. Aby ten pojazd odpalił, ręczny gaz musi być włączony. Temat, który też zapomniany we współczesnych samochodach sanie, prawda? Zwiększające dopływ paliwa do silnika, również mamy je podniesione. Włączamy kluczyk, mamy elektrykę, mamy na luzie skrzynię biegów, no to testujemy. Mamy to. Patrzcie, gdzie jest gaz. W zupełnie nietypowym miejscu. Jest po środku, pomiędzy pedałem sprzęgła i z pedałem hamulca. Wyobraźcie sobie, jak dla zwykłego kierowcy w dzisiejszych czasach prowadzenie tego pojazdu jest nieintuicyjne. Dajmy mu spokój. Dobra, moi drodzy, co dalej mamy w środku? No jak już widzicie, miejsce kierowcy mamy w miarę wypróbowane. Wiemy, że pojazd działa. Oczywiście po prawej stronie drążki sterujące, skrzynia biegów, hamulec ręczny, dźwignia, przy pomocy której rozłączamy napęd przedni, tylny. Skrzynia biegów jest czterobiegowa, cztery biegi do przodu, jeden bieg do tyłu. Zwróćcie uwagę, że jednak miejsca tutaj w kabinie kierowcy jest stosunkowo niedużo. No i mężczyzna z taką troszeczkę słuszniejszą posturą miałby problem się tutaj po prostu zmieścić. Kierowcę od dowódcy dzieli sporych rozmiarów skrzynia. Tutaj, jak Piotrek potem zrobi wam zbliżenie, jest znowu luk, dzięki któremu można dostać się do silnika. Bezpośrednio za właściwie za ramieniem kierowcy znajduje się magazyn amunicyjny, który widzieliście z drugiej strony. Centralnie znajdowała się radiostacja KF11, którą obsługiwał dowódca pojazdu, znajdujący się po prawej stronie. Wszyscy członkowie załogi byli połączeni z sobą telefonem wewnętrznym, dzięki czemu komunikacja między nimi przebiegała w sposób niezakłócony. Dowódca dodatkowo miał do swojej dyspozycji kopułkę obserwacyjną. Tutaj widzicie ją ze środka, już o niej opowiadaliśmy, więc możemy o niej nie przypominać. 30 mm PLD VK wzór 53-59 to podstawowa wersja wprowadzona w 1959 roku i wyposażona w radiostację RF11M, czyli wariant niemieckiej radiostacji Dorette, pracująca w zakresie od 33 do 38 MHz. 30 mm PLD VK wzór 53-59B to wariant wyposażony w nowy system radiowy VXW100 o zasięgu maksymalnym do 10 km, pracującej w zakresie od 33 do 88 MHz i wyposażonym dodatkowo w system komunikacji wewnętrznej.
30 mm PLD VK wzór 5359M to produkowany od 1970 roku wariant wyposażony w nowy celownik wzór 6130 ze zintegrowaną lunetą, który umożliwiał prowadzenie skutecznego ognia na dystansie do 3000 metrów. Pod koniec lat 70. Jugosławia przygotowała projekt modernizacji swojej floty zestawów M53-59. Obejmowała ona wymianę silnika na produkowany lokalnie silnik FAMOS F010A o mocy 152 koni mechanicznych oraz montaż wyposażonego w komputer balistyczny celownika Galileo J171. Umożliwiał on śledzenie celów lecących z prędkością do 300 metrów na sekundę na wysokości do 6300 metrów. Modernizacji poddano jedynie część pojazdów i nosiły one oznaczenie M5370. RL-2 to serbska modernizacja, która polegała na zamontowaniu zamiast wieży z dwoma działami dwóch wyrzutni naprowadzanych na podczerwień rakiet powietrze-powietrze R-60. RL-4 to serbska modernizacja polegająca na zamontowaniu zamiast dział pojedynczej wyrzutni naprowadzanej na podczerwień rakiety powietrze-powietrze R-73. W 2019 roku serbska firma Srbo Auto zaproponowała gruntowną modernizację podwozia zestawu M53-59. Podstawową zmianą wizualną było dodanie drugiej pary drzwi w pojeździe. Zamontowano nowy silnik o mocy 145 koni mechanicznych, nową skrzynię biegów oraz zmodernizowano większość elementów pojazdu, takich jak układ chłodzenia, hamowania czy elektrykę. Modernizacja nie ingerowała w zestaw uzbrojenia. W 2009 roku serbska firma Jugo Import zaprezentowała demonstrator technologii haubicy samobieżnej, powstałej na skutek połączenia podwozia zestawu M53-59 z wieżą systemu SORA, której głównym uzbrojeniem była haubica D30J kalibru 122 mm. Pojazd nie wszedł do produkcji seryjnej. Jedynym producentem pojazdów była Czechosłowacja, której armia wykorzystywała w maksymalnym momencie 900 wozów. Po rozpadzie Czechosłowacji pojazdy te zostały podzielone między oba państwa w proporcji 2:1. Z armii czeskiej jesterki zostały wycofane w 2003 roku. Drugim co do wielkości użytkownikiem była Jugosławia, która w 1967 roku zamówiła pierwsze wozy. W sumie do tego państwa dotarło 789 sztuk zestawu, które to w kilku partiach dostarczono do 1976 roku. W służbie serbskiej znajdowały się do roku 2007. W 2015 w związku z kryzysem migracyjnym reaktywowano z rezerwy 16 pojazdów. W 1970 roku Libia zamówiła 110 sztuk, które zostały dostarczone do 1973 roku. Używane były w jednostkach pierwszoliniowych do początku XX wieku. Pojedyncze egzemplarze używane były przez Demokratyczną Republikę Kongo, gdzie dotarły najprawdopodobniej po 2010 roku z jednej z byłych republik jugosłowiańskich. Grupa M23 wykorzystywała przynajmniej jedną sztukę tego typu pojazdu po zdobyciu go przez tą organizację na wojskach kongijskich. Debiut bojowy i równocześnie najintensywniejsze wykorzystanie pojazdów odnotowano w trakcie jugosłowiańskiej wojny domowej. Używane były one przez wszystkie strony konfliktu, co było związane z przejęciem przez nie wyposażenia po dawnej Armii Federalnej. Szczególnie intensywnie używane były w trakcie konfliktu w Bośni. Z braku powszechnego użycia lotnictwa pojazdy te występowały przede wszystkim jako wozy wsparcia ogniowego. Jedynym znanym i potwierdzonym zestrzeleniem dokonanym przez zestaw M53-59 było zniszczenie 24 czerwca 1992 roku nad Posavinę chorwackiego MiG-21. W roli pojazdów wsparcia M53-59 były niezwykle cenione ze względu na dużą szybkostrzelność oraz znaczną siłę ognia. Znane były przypadki używania po wyczerpaniu amunicji bojowej amunicji szkolnej, pozbawionej ładunków wybuchowych. W takiej sytuacji sama siła kinetyczna amunicji wystarczała do skutecznego rażenia celu. We wspomnieniach weteranów jesterka doceniana była jako broń antysnajperska. Gdy nie udało się dokładnie określić położenia strzelca, a jedynie na przykład budynek, z którego padał strzał, wzywano jesterkę jako wsparcie. Ta dzięki swojej sile ognia z dystansu 1500-2000 metrów dosłownie mieliła cel wraz z wrogim snajperem.
Z racji niewielkiego opancerzenia, jesterki były używane w drugiej linii, działając spoza bezpośredniej styczności z przeciwnikiem, gdyż wtedy padały łatwym łupem ręcznej broni przeciwpancernej. Używanie jesterek wpływało często na sytuację na froncie. Sam charakterystyczny odgłos użycia zestawu wpływał deprymująco na przeciwnika, a jego szczególnie duża skuteczność w zwalczaniu celów znajdujących się na zboczach gór często powodowała, że pozycje zajmowano u stóp tych zboczy, rezygnując z przewagi wysokości. Na pojazdach zaczęło pojawiać się uzbrojenie dodatkowe, najczęściej w postaci KM-12 7 mm, używanego do samoobrony oraz porażania celów, dla których ogień KM-u był wystarczający. Znane są przypadki dodatkowego montażu wyrzutni rakiet niekierowanych kalibru 57 mm czy działek lotniczych GS-23. Jesterki po raz kolejny użyto w walkach z Albańczykami w Kosowie w 1999 roku, w klasycznej dla tych roli pojazdów, czyli wozów wsparcia. Warianty RL-2 i RL-4 wykorzystywano do walki z nalotami NATO w 1999 roku. Okazało się jednak, że zasięg użytych rakiet jest niewystarczający do tego, by skutecznie porazić samoloty na wysokościach powyżej 4000 metrów. Dlatego rozpoczęto używać specjalnie dla nich przygotowanych dodatkowych stopni startowych. Ostatecznie znane jest pojedyncze trafienie z zestawu RL-4 i uszkodzenie samolotu szturmowego A-10 amerykańskich sił powietrznych, co miało miejsce 6 czerwca 1999 roku. Jedna sztuka jesterki, nie wiadomo w jaki sposób, dostała się w ręce grupy M-23 i została użyta na terenie Demokratycznej Republiki Kongo. Zdjęcie, które widzicie, pochodzi z 2012 roku. W 2010 roku M53-59 wykazywane były jeszcze na stanie armii libijskiej, jednak najprawdopodobniej jako pojazdy rezerwy mobilizacyjnej. Nie mamy pewnych informacji o ich użyciu w trakcie wojny domowej. W 2013 roku żołnierze libijskiego 503 Batalionu Obrony Przeciwlotniczej wyremontowali pojedyncze podwozie zestawu M53-59. Nie wiadomo, jakie były jego dalsze losy. Zestaw przeciwlotniczy jasterka był niewątpliwie udanym pojazdem. Decydowała o tym nade wszystko duża siła ognia samej armaty, to co docenili przede wszystkim uczestnicy wojny domowej w Jugosławii, podkreślając dużą siłę pocisków w walce z budynkami oraz siłą żywą. Jako niewątpliwy plus możemy zaliczyć sprawdzone podwozie, bezawaryjne, w wypadku którego dostęp do części zamiennych był naprawdę ułatwiony. Choć jego dzielność terenowa w porównaniu do pierwowzoru pozostawiała jednak sporo do życzenia. Jako minusy wskazać musimy nade wszystko fakt, że sama załoga znajdująca się, obsługa armaty znajdująca się w półzamkniętej, odsłoniętej wieży była narażona na ostrzał przeciwnika, jak i porażanie przez środki ognia pośredniego. Dodatkowo sam pojazd nie był w stanie funkcjonować w sytuacji użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia. Zestaw bardzo szybko moralnie się zestarzał, w związku z czym nie był w stanie skutecznie spełniać swojej podstawowej roli, czyli środka przeciwlotniczego. Brak skutecznego systemu kierowania ogniem uniemożliwiał namierzenie lecących z dużymi prędkościami i lotem koszącym samolotów odrzutowych. Nadal był w stanie zwalczać śmigłowce i poruszające się wolniej statki powietrzne, ale rzeczone odrzutowce były poza jego zasięgiem. Zresztą w tą stronę potem szły koncepcje związane z modernizacją pojazdu, które ostatecznie jednak nie doprowadziły do wprowadzenia seryjnych modyfikacji do użycia. Zastosowanie bojowe zestawu najczęściej było realizowane poza intencjami konstruktorów, a więc zestaw prowadził ogień z działami znajdującymi się na pace. Wtedy na jakości traciła celność. Nie udało wyeliminować się ostatecznie drgań całego pojazdu po kolejnych strzałach oddanych przez armatę. Brak było na przykład podpór stabilizujących wóz przy takim użyciu. Co powodowało, że przy strzelaniu na dystansach powyżej 1000 metrów ten ogień naprawdę tracił na jakości. Załogi często narzekały na przegrzewające się silniki. Niewielka przestrzeń komory silnikowej, a także stosunkowo niewydajny otwór umożliwiający chłodzenie silnika doprowadzał często do przegrzania się jednostki, zwłaszcza w momencie użytkowania jej w ciężkich warunkach terenowych. I to tyle, co mieliśmy przygotowane dla Was o tym pojeździe. Mamy nadzieję, że jaszczurka Wam się spodobała, tak jak nam, bo dostarczyła nam naprawdę sporej frajdy. Jeżeli materiał, który przygotowaliśmy dla Was się podobał, no to nie zapomnijcie postawić łapkę w górę, nie zapomnijcie o pozytywnym komentarzu, a jeżeli wiecie coś więcej o tym pojeździe lub pojawiły się w naszym materiale jakieś braki, to liczymy, że je uzupełnicie.
Tymczasem my ruszamy na kolejne polowania, a Was zapraszamy do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.